pomyśleć, taki zdolny, utalentowany, przed nim kariera, ale on nie chce. Nie chce. Mówię ci, nie chce. Nie chce. Tylko lampartuje i lampartuje. Nie chce. Mówię ci, nie chce. Nie chce. Proszę. Nic, tylko lumpuje i lumpuje. A jak weźmie parę reńskich w biurze, to znika. Nic, tylko kawiarnie i spódnice. On jakiś taki podrażniony, niezadowolniony. Czy on sam wie, czego on chce? Powinien Bogu dziękować. Prosty, zdrów. Za twoje. Hanka, posprzątaj u panicza. Kontenta ciocia z Hanki? A, tak sobie. Niech ją ciocia odprawi. A to niby czemu? Ja coś dostrzegłam. Kradnie? Nie. Gorzej! Zdaje mi się, że Zbyszko się do niej bierze. To... O, moja kochana, coś ci się zdawało. To piwo, co szumi. Że lepiej w domu. No i ja myślę, ty tak, tak nie powiedziałam. A wie ciocia, że może ciocia ma rację. Trzeba jednak przyznać, że mężczyźni mają szczególny gust. A niech to. Ważne, żeby się nie włóczył i był zdrów. Trzeba być matką, żeby zrozumieć, jaki to ból patrzeć, jak syn się marnuje. No, dziękuję cioci. Żeby tylko ona potem... Tam ona to będzie kontenta. Wszystko to takie, takie bez czci i wiary. Pokażę ci tok, co kazałam sobie przerobić. No. Dobrze? Wcale. No, muszę się oszczędzać. A, przerabiam stare łachy. No, na cioci wszystko dobrze się wyda. A czy ciocia w tym roku podwyższa? Spodziewam się, no. Muszę. Wszyscy podnoszą. Pokażę ci szpejs cetel. Suteryny całe w rumel. Po 50. Do sieni przestawię mangiel. Ciasno, zęby sobie powybijają. A co mi tam, ja tam nigdy nie chodzę. Parter po 5. Pierwsze piętro. Kokocica. O 10. Kokocica? To za mało. Ja bym podwyższyła co najmniej o 20. Tak myślisz? Naturalnie. Ma pieniądze? Lekko jej przychodzą? Niech płaci. A niech płaci. Niech płaci. A więc kokotka. O 50.